Hej, cześć, witajcie, witam was serdecznie, z tej strony Fatal, witam w kolejnym odcinku z WWE 2K19, dokładnie tak, jesteśmy na SmackDown. Przed tym walka Randy'ego Ortona. Będzie mierzył się on z potworem, dosłownie potworem, freakiem, jakkolwiek go chcecie zwać. Larsem Sullivanem, także Lars Sullivan jest obecny na SmackDown i będzie bił się z weteranem, legendą, Randy Ortonem. Apex Predator, The Viper, The Legend Killer. A do ringu już zmierza. W sumie jeszcze nigdy nie widzimy jego wejścia. Potężny. Rocky Mountains. Nie wiem, co Randy poprawia. Rozpoczynamy pojedynek. No i Randy od razu rzuca się na Larsa. Od razu uderzenie na głowę. Powalają tego potwora, ale Lars już się podnosi. No, Randy przygotowany. Nie da się chyba zaskoczyć Larsowi Sullivanowi, ale podcina tutaj Randy'ego. I jeszcze ataki na głowę. Pojedynek rozpoczyna się dosyć brutalnie. I jeszcze atak na brzuch i jeszcze uderzenia prosto na klatkę piersiową Randy'ego. O, uderzenia, prawy. I Lars przebija Randy'ego. No, Randy, żeby chciał zrezygnować z tej walki? No nie, to chyba tak się nie skończy. O, Edge! To Edge! Edge pomaga Larsowi. O, i uderzenie z głowy. Powala Randy'ego Ortona. Edge interweniuje w pojedynku Larsa Sullivana. Sędzia nie bierze to jako dyskwalifikację. Jeszcze raz podcięcie. No Edge chyba chce mieć pewność, żeby Randy nie wyszedł z tego pojedynku na pewno zdrowy. Bo jednak walka z Larsem Sullivanem może zakończyć się kontuzją, czego nie życzymy Randy'emu. Ale na pewno siniakami się skończy. Jeszcze trzyma za ręce i kopie po klatce piersiowej. Randy nie ma nawet jak się bronić przed tymi uderzeniami Larsa Sullivana. I jeszcze headbutt. O, Randy czołga się do narożnika. Lars. Mały rozbieg i splash do narożnika. O, publiczności się to nie podoba. Buczany, kciuki w dół. Oczywiście, od was. Jak najbardziej przyjąłbym kciuki w górę pod tym filmem. Także jeżeli oglądasz, jesteś nowy na kanale, to zapraszam do subskrypcji, no i zostawienia po sobie śladu, czyli łapki w górę lub komentarza. Lub to i to. Piękny roll up tutaj. Lars Sullivan teraz jest w potrzasku. Silne ramiona Randy'ego zaciskają się na szyi Larsa Sullivana, ale Sullivan się podnosi. I uderzenia na tułów przerywają ten klacz. Randy. Zderzyli się zawodnicy. Lars. Będzie kolejny power slam. Na kolano. I jeszcze przerzut. Piękny impact. Randy się podnosi. O, powerbomb. Nie. To był submission move. Niestety liny
ratują i Lars Sullivan nie może wykonać dokładnie tego submission move. Sędzia musiał od razu przerwać ten all suplex. No Randy, poważne problemy. I jeszcze uderzenie i takedown. O, Lars Sullivan to jest bestia, naprawdę. Zawodnicy na SmackDown powinni mieć się na baczności, bo ta siła może być niepowstrzymywana. Nawet Randy ma problemy z nim. Może jedno RKO załatwiłoby sprawę, ale na razie Randy nie widać, żeby zanosiło się na RKO. Za to Lars Sullivan znowu podcina. Kontra. Uff. O, Randy. Będzie suplex. No, Randy. Chyba złapał trochę powietrza. O, Randy Orton. Jeszcze raz clothesline. I tym razem Lars Sullivan szybko przechodzi do takedownu. I gasi Randy'ego. Uff, miało być zderzenie. I rzucony Randy jak laleczka. Szczerze, nawet nie wiem, jakie Lars Sullivan ma tutaj signature move. I uderzenie o narożnik, szybkie. Publiczność nie nadąża liczyć. Sullivan. To chyba był headbutt. O, bestia czeka. Randy w tarapatach. O, finisher. Spinebuster. Randy Orton ulega Larsowi Sullivanowi. Freakowi, który dominował cały pojedynek. No naprawdę. Lars Sullivan. Potężny zawodnik. Tutaj miał być chyba headbutt albo splash. Ładnie nie wiem, ale ten wyniesiony Randy uderza prosto o matę. Nie miał szans. Randy przegrywa pojedynek z Larsem Sullivanem. Oczywiście z małą pomocą Edge'a, ale co Lars Sullivan jeszcze kombinuje? O, Lars Sullivan chyba jeszcze nie skończył. Krzesło w ringu. No nie, 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 nie. Sędzia powinien to przerwać. Powinni interweniować. O, zuga. I atak na głowę. Zaciska się krzesło na krtani Randy Ortona. Randy jeszcze na kolano. Jest. I jeszcze uderzenia. Lars Sullivan. Publiczność buczy na Larsa Sullivana. On jeszcze nie ma dozi. Headbutt. Tak, to był headbutt. O, Lars Sullivan. Kolejny spinebuster. Dominacja. Siła. No na pewno. Lars Sullivan będzie mocnym zawodnikiem na SmackDown, a my przechodzimy do kolejnego pojedynku. A przed nami kolejny pojedynek, kochani, na naszym SmackDown. Kolejny pojedynek dosyć ciekawych zawodników, technicznych, no i również weteranów wrestlingu. Właśnie powiedział, two legends. Shelton Benjamin zmierzy się w tym pojedynku z nieprzewidywalnym Shinsuke Nakamurą. Także pojedynek może być ciekawe, na pewno będzie fajnie technicznie. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś to płynnie rozegrać, żebyście mogli napawać się po prostu tym odcinkiem i tą walką. Here comes Shin. Boże, ten komentarz Michaela Cole'a naprawdę jest okropny. Shinsuke Nakamura dalej buczany.
Ciekawe, czy on tu ma jeszcze tą swoją starą piosenkę w tym, można to zmienić. Na Face'a. No dobra, na razie. Shinsuke Nakamura kontra Shelton Benjamin. I od razu kombinacja ciosów. On Shinsuke Nakamura nie powala Sheltona. Oj, teraz Shelton przechodzi do ataku na plecy. Boom. Co jest? Mike Kanellis. Piosenka Mike'a Kanellisa, ale nie widać go. Mistrz europejski. Nie widać go nigdzie. Jest z tyłu! Mike Kanellis! Sędzia tego nie widzi. Jak to możliwe, że on tego nie widzi? O, Crossroads! Kanellis ucieka z ringu. Benjamin przypinuje. Shinshak. Shinsuke podbija! Rockstar. Shinsuke Nakamura podbija po finisherze Mike'a Kanellisa. O, teraz Shinsuke może mieć problemy. O, będzie Spinebuster. I jeszcze będzie Leg DDT. Uff, uderzenie prawy. Shinsuke wyrywa się. Uff, ale uderzenie, wysoki kop. O, nietrafiony. Jeszcze clothesline. Uff. Shinsuke na narożniku. Gdzie go chce wynieść Shelton? Nie, Shelton! Uff, kolano. Prosto. Nieosłonięty. Tu, ale... Shinsuke daje radę i przychodzi do Russian Leg Sweep. Russian Leg Sweep. Druga lina. Shinsuke. Jest atak kolanem. Ładny roll up tam wykonuje. Publiczności się to raczej nie podoba. Chyba obaj zawodnicy nie są za bardzo lubiani. O, ole ko, prosto na brzuch. Shelton Benjamin aż usiadł z wrażenia. Albo z bólu i suplex w wykonaniu Shinsuke Nakamury. Oj, przychodzi do pinu. Raz. Ale podbija Benjamin. Sędzia trochę za długo czekał na tą. Za długo trwa jego reakcja i uff, elbow. Coś w stylu Sasha Banks, kiedy pokonała tym oto ruchem mistrzyni Alexę i zdobyła pas Women's Champion. Przed nami jeszcze na SmackDown będzie tutaj, pokaże się nam tutaj mistrzyni kobiet, znaczy mistrzyni Leaf na SmackDown. O, kolano prosto w ten tułów. Charlotte się pojawi. Zobaczmy, co mam do powiedzenia. Charlotte i jeszcze piękny suplex. No widać, w publiczności jest parę osób, które klaszczą Shinsuke Nakamurze. Reszta niestety go wybuczała i jeszcze kontra Sheltona Benjamina. Atak. Shinsuke na linach. No, ładny drop down. Zderzenie. Teraz Shinsuke. Oj, kolano. Oj, jest piękna kontra w wykonaniu Sheltona. I jeszcze atak na rękę. Nakamura, lekkie problemy widać. Przypięcie. Podbicie po jednym. O, kontra. I kolano prosto w brzuch. I jeszcze suplex.
Nakamura, trzecia lina. Tam go raczej nie widzimy. O, kolana mi niestety nie trafia. Benjamin się odsuwa i od razu przychodzi do elbow. Co kombinuje Shelton? Ładny przewrót tam. I jeszcze atak na tył. No i tradycyjnie, nie, chyba jak w każdym odcinku, tortury. O, Shizuke. O, rzucony na liny. Jeszcze raz. O, ale rozciągnięty Shinsuke. I jeszcze rzucony. Shinsuke. No, Kishasa z drugiej liny. Shinsuke. O, zablokowany. O, Boston Crab. One leg. O, Nakamura. Wydostaje się. O. Kinshasa. Benjamin. Powalony. Dwa. Trzy. Nakamura. Tutaj Mike Kanellis. Sędzia w sumie odwrócił się zaraz po wykonaniu finishera, nawet jeszcze w trakcie, o! Mógł przerwać ten pojedynek. No, ale sędzia tego nie widział i przechodzi od razu do pinu. Nakamura, można było rzec, że już się poddał, ale niestety nie. Podbił to. No i niestety Benjamin zapłacił za to najwyższą cenę. Porażka. Kolejne zwycięstwo na konto Nakamury. A my przechodzimy do kolejnego pojedynku. Kochani, jak widać, Charlotte zmierza do ringu, tak jak mówiłem wcześniej. Charlotte, mistrzyni Div, ma coś do powiedzenia. Co tym razem ma nam do przekazania mistrzyni? Mistrzyni zapala mikrofon i zobaczymy, co ma nam do powiedzenia tutaj. To powitanie dało jej ciarki na plecach. Dziękuję wszystkim za to, że są powodem do tego, dlaczego ona jest tutaj. Jest dla nich wszystkich, dla nas. A co ma nam powiedzieć jeszcze Charlotte? Nie rozumiem, dlaczego wszyscy mówią tak biednie o mnie. I nie lubi słuchać komentarzy na swój temat. Chyba coś się nie podoba tutaj Charlotte Flair. Czyż miała tu kogoś na myśli? Ktoś tu jeszcze o niej coś gada? Naomi, wychodź tutaj. I rozwiążmy to tu i teraz. Mam kilka słów, które muszę powiedzieć ci prosto w twarz. Czy Naomi wyjdzie? Jest i Naomi. Jest i Naomi. Dobra. Co ma Naomi do powiedzenia? Masz problem. Wiesz o tym i ja też o tym wiem, więc pogadajmy o tym. Jak kobieta z kobietą. Chcesz powiedzieć, że jesteś najlepszą zawodniczką tutaj? Najlepszą zawodniczką w ogóle?
Całe WWE wie o tym, że to się zmieni. Jeśli chcesz walczyć, rozwiążmy to jeden na jeden. Co na to Naomi? Ha, byłam na backstage'u, relaksowałam się. Ale coś czuję, że mam jeszcze trochę, żeby skopać czyjś tyłek. I prawdopodobnie będzie to twój tyłek, dlatego chyba pora się zmierzyć. Czy będziemy mieli pojedynek Charlotte kontra Naomi jeszcze dzisiaj? Czy one mówią o pay-per-view? Charlotte mówi, że ona jest... Że Naomi jest, ma obsesję jakąś na punkcie Charlotte. I lepiej, żeby się odsunęła, bo może ją skrzywdzić. Co na to Naomi? Czy Naomi się przestraszy? Myślisz, że jesteś taka fajna, tak? No ale mylisz się. Dlatego znaleźć kogoś... Go find someone else. Dlatego znaleźć kogoś innego. Czyżby Naomi się wycofała? Widzę, że chcesz, żeby twoja porażka ta nadeszła bardzo szybko. Tak? O to chodzi? I fight you next week. Czyli będzie walka. Będę walczyła z tobą w następnym tygodniu. Czyli będziemy mieli walkę Naomi kontra Charlotte. Twój czas się skończy, dlatego ja będę reprezentować wszystkie kobiety i pokażę im, że taka jak ty nie może być mistrzynią. Div kobiet. O, Charlotte atakuje! O, prosto w twarz dostała Naomi. Czy będzie pojedynek? Tak jest i mamy tutaj atak ze strony. Kurczę, ja nie wybrałem żadnej zawodniczki, a nie wiedziałem, że tu się zaraz do walki, a w sumie nawet lepiej, bo ja pewnie nawet u mnie by poszły sobie zawodniczki i koniec, a tutaj widać jeszcze jakaś walka między nimi. Tylko gdzie jest jakaś... Gdzie są sędziowie, żeby rozdzielić te kobiety? One powinny walczyć w przyszłym tygodniu, a one to chcą rozwiązać chyba już teraz. Naomi bierze się za Charlotte. Będzie piękny facebuster. Naomi fajny strój ma. Oj, rzucona! Wyrzucona z ringu. No, powraca Charlotte i znowu wychodzi. I znowu wchodzi. Tym razem Naomi, szybki wślizg. No nie, 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 kobiety, nie róbcie tego. Nie, no nie gadaj, że teraz będą tak coraz wychodzić. Nie. To jest jakieś niemożliwe. Czy mogę to przerwać? Restart match. Dobra, zmęczyły się. Można walczyć. Okej, czyli mamy pojedynek chyba tutaj, ale nie, nie mam żadnego tutaj... żadnych procentów ani nic, także to jest chyba tylko pojedynek taki, wiecie... No, kontra Naomi. Taki brawl, można powiedzieć. Street fight. Nie, nie, tylko nie zaś nie byłaś. O Boże. No, pojedynek jest naprawdę pięciogwiazdkowy. No come on, kobiety. Zniknęło logo WWE. To one ile mają staminy? Szkoda, że mogłem jednak wziąć jakąś, żeby nią sterować. Bo to naprawdę jest...
Dobra, to tym oto akcentem zakończymy ten odcinek. W przyszłym tygodniu widać walka z Charlotte kontra Naomi. Czy to będzie walka o pas? Czy Charlotte postawi pas na szali? Zobaczymy. A to dowiemy się już w następnym odcinku na SmackDown. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pamiętajcie o w górę subskrypcji i dzwoneczku. I my słyszymy się w kolejnym odcinku. Siema.